Witam Państwa serdecznie na moim kanale Natalia Samary zdrowie, uroda i Fitoterapię. Dziś porozmawiamy o tym, jak jeść zdrowo, a jednocześnie TANIU, żeby nie wydawać na to majątek. Bo wiele ludzi uważa, że zdrowe odżywianie się koniecznie musi być drogie i że ich na to nie stać. Albo ogólnie, wiele ludzi zadaje pytanie, co tak naprawdę powinni jeść, jeżeli mówimy o prawidłowym odżywianiu się. I na tym właśnie dzisiaj się skupimy. Mam nadzieję, że nie przeszkodzi nam dzisiejsza wichura, niesamowita burza, która jest na zewnątrz, ale jest już od pary dni wiatr tak niesamowicie wyje, ale mam nadzieję, że mnie nie zagłuszy. Nie wiem, jak tam u Was z pogodą, ale u nas rzeczywiście coś dziwnego ostatnio się dzieje. No ale wracajmy do naszej diety. Jeżeli chodzi o prawidłowe odżywianie się, to przede wszystkim powinniśmy się skupić na makroskładnikach. Makroskładniki to jest białko, tłuszcz i węglowodany. To są bardzo ważne składniki, które koniecznie powinny być. U nas na każdym praktycznie talerzu. I dlatego ja Wam przedstawię listę produktów, które do każdej z tych grup należy, aby będziecie mogli sobie komponować w różny sposób zdrowe posiłki. Dlaczego nam w ogóle jest potrzebne białko? Białko to są aminokwasy. Aminokwasy są budulcem dla naszych komórek. Bez nich nie wybudujemy komórek nowych, nie zregenerujemy nasze tkanki, bez nich nie będzie dobrze funkcjonować nasz układ immunologiczny. Bez aminokwasów nie wyprodukujemy hormony i enzymy. Aminokwasy też są nośnikami dla wielu składników mineralno-witaminowych i jeżeli komuś brakuje białka w Jecie, może się okazać, że nawet stosując dobre pokarmy zawierające witaminy i minerały, ale bez białka, albo nawet stosując suplementy witaminowo-mineralne, ale nie dając białka w żywieniu, po prostu te składniki do komórki się nie dostaną. Jakie produkty należą do tej grupy białkowej? No przede wszystkim jaja. Jaja kurze, gęsie, przepiórcze, dowolny. Bardzo wartościowy produkt. No ale oczywiście, jeżeli mówimy o zdrowych i tanich produktach, no to będą to jaja kurze. Trzeba oczywiście wybierać te z wolnego wybiegu, ale jeżeli porównamy wiejskie jaja do tych sprzedawanych w sklepie, z chowu klatkowego, zobaczycie, że różnica tu akurat nie jest bardzo duża. Dlatego warto jednak te wiejskie jaja kupować. Niedrogim i bardzo wartościowym produktem są kości. Wywar kostny zawiera ogromną ilość białka oraz składników mineralnych. Niektóre osoby myślą, że kości to jest bardziej dla zwierząt. Ludzie sobie dla swoich na przykład piesków kupują kości. Ale przecież my tych składników też potrzebujemy. Oczywiście tu nie będę w kółko powtarzać, że trzeba to kupować ze sprawdzonego źródła, ale to jest bardzo tani, ale bardzo wartościowy produkt. Do produktów białkowych. Zaliczamy też podroby, takie jak serca, płuca, nerki, wątroba, żołądki. Zamiast mięsa możemy kupować... Te znacznie tańsze produkty, a są bardzo wartościowe, nawet bardziej niż samo mięso, bo oprócz białka zawierają na przykład więcej żelaza chemowego. O żelazie chemowym mówiliśmy z Wami w temacie, gdzie poruszaliśmy dietę przy anemii, przy niedoborze żelaza. I jakie to jest ważne na przykład, żeby była wątróbka w naszym, na naszych stolach w naszej diecie ale też witamina B12 będzie zawarta w większej ilości. Podrobach. I niektóre osoby nie wiedzą co z tym zrobić, ale tak naprawdę kiedy poszukacie różnych przypisów zobaczycie, że różnorodność dań, które można przyrządzić jest ogromna i naprawdę te dania są pyszne. Na przykład zrobić takie racuchy z wątróbki albo różnego rodzaju pasztety, można robić zapiekanki, można zmielić te same serca lub żołądki i z tego mielonego różne dania przyrządzać tak jak mielone z mięsa. Tylko, że będzie taniej, a nie mniej zdrowo, nawet może czasami bardziej. Oczywiście białko to też ryby. Do tych tańszych ryb no, należą śledź i mintaj. Na przykład śledź. To jest ryba tłusta. Mintaj to jest ryba chuda. Także praktycznie na każdy smak można sobie wybrać. Niekoniecznie kupować jakieś drogie produkty. Jeżeli chodzi o strączkowe, bardzo wartościowe produkty, to już białka pochodzenia roślinnego. I tu może być i groch, i soczewica, i fasola, i ciecierzyca. No i oczywiście, żeby było taniej, to w formie takiej suchej, a nie w puszce trzeba te produkty kupować. I do produktów białkowych możemy zaliczyć też kaszę gryczaną. Chociaż jasna sprawa, to jest grupa już węglowodanów ale kasza gryczana zawiera dość dużo białka i można też ją zaliczyć do tej białkowej grupy. I jest wiele takich produktów, które można zaliczyć do jednej, do drugiej, nawet czasami do trzech grup i to jest świetna rzecz, bo jednym produktem wartościowym, jeżeli wiemy, który to jest produkt, my możemy załatwić wszystkie potrzeby swojego organizmu. I na przykład grupa taka obszerna tych makroskładników, grupa druga, to są tłuszcze. Wiadomo, że zdrowe tłuszcze są dla nas potrzebne. I znowu tak. Jeżeli chodzi o ryby, no to już mówiliśmy, to jest śledź. Jajka to też jest i białko, ale też jest tłuszcz. Natomiast tłuszcz, no to przede wszystkim są orzechy i tu już jest taka różnorodność orzechy, nasiona, że każdy może sobie wybrać według upodobań i według no, poziomu. Swoich zarobków, swoich dochodów. Także tu wybór jest ogromny. I oczywiście nie zapominajmy o maśle. Masło najlepiej, jeżeli jest masło klarowane, które ogólnie można zrobić w domu same, może by nie przypłacać zaklarowane masło w sklepie. To jest bardzo wartościowy, bardzo zdrowy produkt, który oprócz tłuszczu zawiera jeszcze wiele innych składników, m.in. witaminy rozpuszczalne w tłuszczach. Tłuszcz oprócz tego, że jest rozpuszczalnikiem dla tych witamin takich jak A, D, E i K, to jeszcze to jest zachowanie struktury i zdrowia błony komórek naszego organizmu. Tłuszcz też daje nam energię. I energię nam daje też trzecia grupa produktów, to są węglowodany. Za to najbardziej są cenione. I tu mówimy o węglowodanach złożonych, ale oprócz energii dostarczają nam ogromną ilość innych składników, takich na przykład jak błonnik, witaminy, minerały, wiele niezbędnych składników takich roślinnych jak polifenole. Antyoksydanty, peptyny, bioflawonoidy i tak dalej. I tą całą grupę, taką dość obszerną, węglowodanów, można podzielić na kilka takich podgrup, takich grup mniejszych. To są kaszem, to są warzywa, owoce i jagody. Oraz zioła przyprawowe. I bardzo dobrze, jeżeli to wszystko będziemy mieć w naszym jadłospisie. Jeżeli chodzi o kasze, jakie kasze są najtańsze, a są bardzo zdrowe? To jest kasza gryczana, o której wspominaliśmy. Węglowodan, a dodatkowo to jest białko. To jest kasza jaglana. To jest kasza jęczmienna. I jak najbardziej te kasze możemy spożywać. Jeżeli chodzi o warzywa, Zobaczcie, kochani, warzywa powinniśmy spożywać sezonowe. I najlepiej takie, no, które tu z Polski pochodzą. Bo w tym czasie, teraz pomidory pomidorami nawet nie pachną, tylko strasznie dużo kosztują. I niekoniecznie je kupować. Tak samo jak na przykład bakłażan i cukinia, bo teraz jest nie sezon. Sama uwielbiam bakłażany, uwielbiam cukinie i nawet hoduję w ogrodzie na działce. Natomiast w tym sezonie w takim, no już można powiedzieć, jak wiosna wkrótce się zbliża, ale właśnie zima, wiosna najbardziej możemy spożywać cebulę, czosnek, marchew, kapusta, burak. Zobaczcie, są najtańsze warzywa, a można je spożywać w postaci surowej, w postaci gotowanej i w postaci kiszonej bo to wszystko można kisić i to są niezwykle wartościowe, niedrogie produkty. Jeżeli chodzi o owoce i jagody. Oczywiście tego nie spożywamy w dużych ilościach, ale też patrzmy i kupujmy sezonowe. I bardzo dobrze, jeżeli nauczymy się zamrażać produkty w sezonie, kiedy one nie kosztują tyle, ile kosztują w tej chwili. Po prostu zamrażajmy sobie jagody i takie zamrożone wtedy możemy spożywać nawet przez cały rok. To samo dotyczy ziół. Zioła możemy sobie suszyć, możemy sobie zioła mrozić. A możemy nawet w zimie posadzić sobie w doniczce na parapecie i zawsze mieć świeże zioła i będzie to znacznie taniej niż na pęczki będziemy po prostu kupować w sklepie, które i tak szybko zwiędnie, jeżeli naraz nie zużyjecie, a zostawicie coś w lodówce. Także to naprawdę w takich doniczkach bardzo się opłaca. I zobaczcie Państwo, przedstawiłam Wam trzy takie listy. Białka, tłuszcze, węglowodany, co możemy spożywać zdrowe. I niedrogie. Może wy macie swoje pomysły. Może chcielibyście na te listy coś jeszcze innego dodać. Jak najbardziej. Piszcie w komentarzu. Będę wam bardzo wdzięczna. A ja bardzo wam dziękuję za uwagę i życzę Państwu dużo, dużo zdrowia. Z wami była Natalia Samarcz. Do zobaczenia w kolejnych nagraniach.